Witamy serdecznie w 30. odcinku Sportowych Pyr. Sprawdziłeś tym razem. Bo zapisałem, no, bo ja tu mam dokumenty na to, że Lech się popsuł. Ale to my już nagrywamy teraz? Tak, w tej chwili już jest po intrze. Witam serdecznie, Marku. Witamy. Witamy po tym pięknym tygodniu. Witam serdecznie, Danielu. Cześć. Jak tam nastroje? Co tam ciekawego robiliście? Ja mam nastrój wybitny. Ja mam już w dupie co do Bilech. Ojej. Jesteśmy coraz popsuli bliżej Daniela. Jesteśmy coraz bliżej zmiany cyferki z 4 na 5, więc tydzień udany. O, ktoś zacznie umieć liczyć do 15. Ach. Oby w przyszłym roku. Gówno, 1 czerwca wam popsułem dzień dziecka. O, już. A to zaraz. Zrobię wam blitzkrieg. Kiedyś trzeba przegrać. Najwyżej za rok z Kylianem się wygra. Ale jeszcze. Ludzik Bogu nie ma. O Europie, tak. Boże, a może Kylian będzie tak jak Harry, przejdzie do Realu i dalej nie będzie zdobywał ligi. Nie jak Harry, jak... Aha, czy Harry. Harry Kane, nie Harry Maguire. Myślałem, że do Edena. Piję. No nie. Eden zdobył dlatego, że siedział na ławce, to się nie liczy. Słuchajcie, zdobył. Przerwę wasze dramatyczne rozmowy. Chcę powiedzieć, że ostatni odcinek wykręcił kosmiczne liczby. Z czego jestem bardzo zadowolony. Gość nam napisał, że nie da się tego słuchać i oglądać, ale jak zapytałem, co jest nie tak, to nam nic nie odpowiedział. Czekałem na odpowiedź. W sensie nie, żeby coś głupiego mówić, tylko że... Ja też czekałem. Informacja zwrotna po prostu. Bo może po prostu był z Warszawy. Ale się... A nie, jeden gość z Warszawy nas ogląda. Nie, śledzi. Jakby wiesz, to jest tak, jak my oglądamy na przykład Hadaja, co nie? Ale oglądamy go tylko wtedy, kiedy Legia daje dupy, więc... No to nas można teraz oglądać co tydzień. Natomiast chcę powiedzieć, że było dużo ludzi. Zostawcie subka, łapki w górę super wyglądają. Dobrnijmy po prostu do końca tego sezonu. Dobra, razem za rączki się złapmy. Jeszcze dwa nagrania. Let's all do the Poznań, ale tak przez internet i będzie git. Nie? Jeszcze dwa nagrania. Jeszcze dwa nagrania. A potem... Kiedy to się zaczyna? W lipcu. Nie, a nie w czerwcu już? Nie, w czerwcu chyba. W lipcu. Serio? Tak. No. A potem... Igrzyska. Piotr Zelt, Misiura i cała fura ciekawych rzeczy. Ale zanim to kącik newsowy. Dobra, to patrzymy. Mam jednego newsa. Ja też mam jednego. Aha, no to proszę. Tetrycy od nas powiedzieli, to było dziwne. O, tetrycy od nas powiedzieli, wrzucę ten fragment tutaj. Sportowe Pyry, taki podcast jest na Twitterze. Jak? W meczu Lecha Poznań napisał. Sportowe Pyry? Sportowe Pyry. Warto zacząć marynować szmatę już teraz, żeby wieczorem wydobyć z niej pełen bukiet smaków i aromatów. Jest troska o ten artefakt poznański prawdziwy. No tak, tak, ale słuchajcie, trochę się brandzlujemy do tego. Jezus, to było niesamowite. Tam się szczerze wszyscy zaśmiali z tego dowcipu. Ale to bez udziału Daniela by się nigdy nie udało, bo to on swoją miską, swoją szmatą, swoją ciężką pracą na ogrodzie i trawnikiem dokonał tego aktu pięknego zdjęcia. A resztę wymyśliłem ja. To zdjęcie miało znaczenie, bo ja go nie pokazali. Czyli słowo ważniejsze niż obraz jednak. Trzeba zwracać uwagę na to, co się mówi. To może tak właśnie wybrali Mariusza. Pewnie tak. Ty masz jakiegoś newsa? Armia Poznań wygra swój pierwszy domowy mecz. Ale w jakiej dyscyplinie? Ile do ilu? A ile jest Armii Poznań w Poznaniu? No ulica jest i pomnik. Tak, ulica walczyła z tą sąsiednią. I teraz już są dwie ulice o tej samej nazwie, bo tak działa. Armia Poznań walczyła z ulicą Lecha Kaczyńskiego, tak? Nie mamy ulicy Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Nie mamy? Nie mamy. Jeszcze. Myślałem, że mamy. Bo tam były jakieś, raz był jakiś smród o to. No i dlatego nie ma. No. Z dziukami z ząbki w futbolu amerykańskim. Proszę. Fajnie. Ja wiem, że wy byliście razem. Nie. Co to? Przecież on był rowerem u matki. Co? Ja myślałem, że Daniel wy razem tam sam był. Z własnej nieprzymuszonej woli. Nikt go nie prosił. Nikt mu nie kazał. Nikt mu nie jojczył. Porób zdjęcia. Pojechał na goleńcu. Ale ja myślałem, że ty tam byłeś z synem i dlatego Daniel do was dojechał. Nie, ja byłem u matki. O kurwa, to jest ja w szoku.
Aha, to dużo zmienia. O, i jak Daniel było? Podobało ci się? Bo ja nigdy nie byłem na futbolu amerykańskim. To cię Daniel zabierze. Fajnie, na pewno jak przynajmniej co obejrzysz 10-15-minutowe filmiki, które ci tłumaczą zasady, to jest łatwiej, mimo że jest speaker, który ci na bieżąco tłumaczy, co się dzieje. Ej, to zajebiście. I tak dalej, i tak dalej. A dużo wiary było? Z 200. A to tak ile? Właśnie. To całkiem sporo, tylko jest taka trochę bardziej cisza, ale... To, a jakie potrzeby, jakie okienko czasowe trzeba wydysponować, żeby się wybrać na takiej... Jakby czystej gry, bo oni tam co chwilę pauzują zegar. To jak hokej. No. Jest godzina, więc ile obstawiasz? 3. Tak. Jezu Chryste, przez to z ludu widzę zemrzeć. Nie, bo tam jest jakby sama rozgrywka to jest kilkanaście sekund i potem masz chyba ileś albo minutę, albo trochę mniej na wznowienie. A to nie miałeś poczucia, że się ciągnie? No nie, bo to też takie coś nowego. Mordęgalecha się ciągnie przez cały sezon. To naprawdę nie, ale 3 godziny wiesz, ładnej gry. Przypomnij sobie, jak kiedyś fajnie się oglądało na przykład Ligę Angielską, jak sobie prawie po młodach dawali. Może to nie było bezpieczne dla zawodników, ale... Miało swój urok. Miało swój no miało. Urok, bo tak wiesz, no nie, że się tlają i udawają. No to tutaj tak jest, się nie dają sobie po mordach, ale to jakby wiesz, nie ma głaskania i tudlania i udawania, tylko jak ktoś biegnie z tym jajem, to w niego wbiega, żeby go zatrzymać. Za bety, szmaty w dół. Nie może tylko złapać go za kask. Za kask, za tą kratkę. Bo z tego co wiem, mecz został opóźniony, bo ktoś usiadł na piłce i zrobiła się okrągła. No ale to w ogóle prawda? Samo wejście też jest takie amerykańskie. Przepraszam za to. W sensie nie wyślę ci ten filmik ewentualnie, bo on oczywiście na Messenger się nie dodał, może go tam wrzucisz. Ale wejście było tak, jak już w sensie poniatnie weszli, rozgrzali się, potem zeszli, bo czekali za tą karetką, bo się opóźniło, bo nie było karetki. Cuka wpadła w korki w sobotę w Poznaniu. Ale 12. Bo komuś się coś stało, czy po co była ta karetka? Zabezpieczenie, jak na każdym meczu. Aha, okay. Przecież na meczu Lecha, no to wobec impreza masowa, to jeszcze trochę inaczej. Ale jak grasz w sport, który polega na tym, że możesz w kogoś się wbić i mu zrobić krzywdę. Ej, to bo masz w jednak... każdym sporcie musi być karetka ale zabezpieczona. Ale to nie na NFZ, no, tylko tak. Zabezpieczenie medyczne wynajmujesz. No tak, ale tylko, że oni muszą dojechać ten Golęcin, bo jednak tam nie stacjonują. Teraz jestem, dobra, już kumam. Jednak tam nie ma bazy operacyjnej z karetkami. Filip jest po treningu, więc jest trochę zmęczony. I... Z wejści masz, wiesz, idą ci świece dymne ze stroboskopami, oni przez to wbiegają. W środku dnia, stroboskopy. No to takie, ale to widzisz, bo to nie są stroboskopy lampy, tylko te takie pirotechnika stroboskopy. W tym dymie, oni przez to wbiegają, a że to było pierwsze, bo to chyba nie jest na każdym, to wjechały też auta amerykańskie typu Dodge, Chryslery i tak dalej, zrobiły kółeczko po tym żużlowej części stadionu. Tak, wiesz, amerykańsko. Okej. Okay. Ceny też były amerykańskie. Taki... 25 kurwa złotych za frytki nie wziąłem. Jezus Maria. A miałeś taki wielki styropianowy paluch? Albo czopkę? Nie, wiem, ale nie? To byłoby ciekawe. To by było fajne, nie? Jakby ci się taka miłość do tego sportu rozwinęła w tobie. Jakby, to jest wygodne, tam masz 6 meczy, 3 wyjazdowe, 3 u siebie i potem fajne, to nie 30 kurwa, 4 mecze i doglądasz tych baranów. Rozumiem. Ale jak szli 2 lata temu, to ci się podobało. Widziałem w twoich oczach, Marku. Co? Ja nic nie chciałem powiedzieć. Chciałeś, bo spojrzałeś na moją super koszulkę, którą mam na sobie. No. No, słucham cię, co chcesz powiedzieć? Nic nie chciałem powiedzieć. Naprawdę nic nie chciałem powiedzieć. Aha, to przepraszam. Ale jak już pytasz, to mogę to powiedzieć, że może i Filip gra w tenisa chujowo, ale za to sprzęt się chodzi Australian Open legitne. To jest, proszę ja was... Nieważne, jak grasz, właśnie jak wyglądasz. Mam na sobie koszulkę marki ON, w której gra marce też Iga Świątek. Jest to marka Rogera Federera. Jest to najlepsza koszulka na świecie. Sama gra, praktycznie. To zwykły kurwa t-shirt. Merinos. No może materiał jest inny, bardziej, wiesz, taki... Pokaż matkę. To ci potem pokażę, bo ja chcę bebecha odsłaniać. I tak go widać w kadrze i się za każdym razem wstydzę, jak montuję. Z tyłu? Nie, bo by przeszkadzała w trakcie gry, jakbym robił top spina. Bardzo uciekam od tych meczy. Ostatni najważniejszy. A co ty chcesz tam kurwa omawiać? Ostatni najważniejszy. Chociaż ja widzę widzę postępy. Jakby walnęli w końcu 3 gole w jednym meczu. Ostatni najważniejszy news. Mariusz Rumak od nowego sezonu nieoficjalnie nie jest już trenerem Lecha Poznań.
Nils Frederiksen. Na pewno dobrze to przeczytałeś? Tak, tak. Zostaje nowym szkoleniowcem. I teraz mam prośbę, nie wcinajcie mi się, bo ja sobie podłożę melodię z Randki w ciemno i przedstawię wam Nilsa Frederiksena, który jest Piotrem Zeltem w przebraniu tak naprawdę. Myślałem, że dasz podkład z tego, z gangu Olsena. Albo z Monty Python. Nasz nowy szkoleniowiec nie kocha futbolu i mógłby trenować cokolwiek. Lubi rywalizację i napędza go zarządzanie ludźmi. Ludźmi. Pracował w banku, więc kocha Excela. Z Bryndby zdobył mistrzostwo w 2021 roku. Półtora roku bez pracy. Był w podróży dookoła świata. Dwójkę, panie. Wybierz dwójkę. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i wstępnie, bardzo wstępnie, na spokojnie, słucham państwa. Jakby zastępuję Rumaka, nie mam dużych wymagań. Okej, okay, poprzeczka nisko zawieszona, też wychodzę z tego założenia. Ja to nawet się nie pokuszę o jakieś pozytywne myślenie, bo to, co robi ten zarząd, powoduje, że nie wierzę w żadną ich decyzję, że może być dobra. Jestem na etapie, że nie wierzę w nic, że to, co dotkną, zamienia się w gówno, a nie w złoto. Gówniany Midas. O nie, no, no. Dobra. Jak weźmiemy w ogóle, znaczy dobra, jak przeanalizujemy wybór pod względem klubu, który w poprzednim sezonie błyszczał w Europie, tym mu chuja wyszło, który pretenduje do mistrzostwa co roku i w ogóle, to kurwa wybór taki średni. Ale mistrz Bryndby. Warto dodać, że wybór pana Piotra Zelta, zwanego Nilsem Frederiksenem. Przynajmniej dużo, będzie, dużo materiału do memów będzie. Tak, bo 13 posterunek ile ma? 6 sezonów? 5? Co? 2. Co? Przecież to w kółko leciało. Ale tam miałeś podział jakby na... Miałeś sezon jeden polsatowy, a drugi był TVN. A nie kanał plusowy jeszcze? No to kanał plusowy. No dobra. No nieważne. W każdym razie pan Nils Frederiksen... Odcinków masz 40 czy 50, no to może z czego myślałem, że to się wybierać. Ciągnęło. Był półtora roku to bez pracy. Jakaś fasola. Pragnę tylko przypomnieć pewne zdarzenie. Ja już nawet mam pomysł. Jak transfery mu nie wyjdą, to tam jest taka scena, że Cezary Pazura udaje Hitlera. Po prostu trzeba głowę trenera wkleić w Cezarego Pazurę, a w tego orła, co na niego nasrał, głowę rząsy. Czy mogę mieć do ciebie serdeczną prośbę, żebyś nie używał tego nazwiska? Ale... Algodon ja nie wyłapuje. Nie, ale Algodon po prostu... On nie jakby... rozumie tego dowcipu z 13 posterunku, więc ja to wytnę, on ale nie rób tego. On kontekstu nie tu łapie. No. Dobrze. Natomiast on był półtora roku bez to pracy. To będę mówił malarz. Dobrze. Był półtora roku bez pracy. Ale i nie nasz... ten z Legii. Zajebisty dział sportowy, gdzie mamy scouting trenerów przecież i listę gotową, że tego, tego albo tego. Nie miał go na tej liście. W dodatku jeszcze wziął sobie jakąś firmę zewnętrzną. Mamy dział sportu, laboratorium we Wronkach. Latamy prawie w kosmos, kurwa, z tych Wronek, z tego kosmodromu tam, nie? Same ostatnio gwiazdy tam była tam. Ta, chyba z Juventusu. To nie jest teraz ważne. Tak, z kobiecej... Z kobiecej piłki od tak, Juventusu. I były pod wrażeniem bazy. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że oni go nawet nie sprawdzili, tylko dali to jakiejś firmie, żeby wrzuciła go na tak zwany bęben i go wypluło. Kurwa, do policji się zgłosili? No chyba ta. Czaisz to? Czaję. I typo był wolny, a oni wzięli rumaka. Zaczynam się zastanawiać, jak źle wyglądał ten raport. No, znaczy, jak dobrze się... wyglądał ten raport. Ja zaczynam się zastanawiać, ja ten raport ja coraz bardziej istniał. Chciałbym przeczytać ten raport. W sensie na bazie, żeby to pokazało mi wiedzę zarządu i tego całego ich laboratorium. Jakie ja bym miał wnioski? Zakładam, że jednak jestem głupszy niż oni, ale jestem po prostu ciekawy, jakie byłyby moje wnioski. I wiadomo, po czasie, po tym jak wiadomo, co się stało, to już mogę mieć trochę zaburzone te wnioski. Możesz. Ale to... Bo jestem już mądry po szkodzie, ale uważam, że i tak, mimo że jakbym przeczytał raport Mariusza te 3-4 miesiące temu, to chyba bym się nie zdecydował na zatrudnienie. I naprawdę, dajcie, ja wam wybaczę ten cały sezon, tylko dajcie ten kurwa raport. Dawaj raport, kurwa. I to tyle z newsów, co mam. Ale to ja mam jeden news, ale taki nasz. No, masz drugi. Nie wiem, czy najwyżej to wytniesz, nie wiem, czy możemy takie meandry wystosowywać, nie będzie nic o malarzach. Czyli obstawiam, że nie bez możesz. Bez adresów, imion, nazwisk, no tak. Oraz miejsc zatrudnienia. Nie, bo zaczęliśmy się zastanawiać, czy nasze niektóre poprzednie odcinki nadają się do przebywania dalej w internecie. Bo będziecie za jakiś czas, jak dobrze pójdzie, widzieli efekt, powiem to niechętnie, ale naszej ciężkiej pracy.
w tej rundzie i musieliśmy się niestety skonsultować z działem prawnym naszej redakcji. No dział prawny powiedział, że nie, że to nie przejdzie. W takim kształcie, jakbyśmy chcieli. Natomiast się okazało, że łapiemy się też pod paragraf chyba. Więc żeby było jasne, wszystkie opinie przedstawione w tym programie są zmyślone. I podobieństwo do postaci w nich występujących jest zbliżone, ale nieprawdziwe. Już tłumaczyłem, że nie. To są... Komentujemy to... W krzywym zwierciadle? I jest to program satyryczny. I zawsze to podkreślam. Zawsze. I każdego, na którego brzydko mówimy, i tak darzymy sympatią, tak, życzymy jak najlepiej. Szanujemy wszystkich ludzi, o których tu rozmawiamy. I to nie wszystkich. I nigdy nie uważamy tak, jak mówimy czasami w nerwach. Często tak uważamy. I skoro Chrisowi Welde można wybaczyć fuck off do operatora Kanal Plus, to tam można wybaczyć bardzo dużo. Meczyki? Tak. Dobrze, to... Czy swędzą was cyce? Bo zapraszam was na Puszcza Niepołomice, Warta Poznań. Niepołomice. Myślałem, że powiesz coś o Gliwicach, nie dlaczego. Nie wiem, czy mi się chce gadać o tym meczu tak jakoś szczegółowo. Tak, trzeba coś powiedzieć. Tak? No to dobrze. To Adrian Siemieniec przychylił się do mojej prośby. Pamiętacie moją prośbę z zeszłego tygodnia? Przecież kiedy... graliśmy z Jagiellonią. Ale prosiłem, żeby nie przewalił z koroną. No i tak. On to zrobił. I walnął 3 na dziurkę. No tak, bardzo ładnie. Dziękujemy, panie Adrianie. Teraz pan wystarczy, że Lech... No, to tak jak Lech. Lech też walnął 3. I teraz, żeby było jasne... Na dziurkę. I teraz, żeby było jasne, my z Puszczą wystarczyło remisik. Kurwa, nie przegrać tego meczu. Nie przegrać. A mamy tak. Zrelo z kontuzją mięśniową. No o Jezu. Kurwa, to było. Ale to poważne, już coś wiadomo? Panie, wiem tyle, co pan. Dobra, to jakby biorą przykład z Lecha. Niestety moje źródła w Rechasporcie nie chcą nic potwierdzić. Być może dlatego, że nie mam źródeł w Rechasporcie, ale chyba, żeby się tylko domyślać. Zrelo z kontuzją mięśniową. Myślę, że i tak ci nie powie. Kolejny wniosek z tego meczu. Stałe fragmenty Puszczy Niepołomice powinny być zabronione. Bo to, co oni... kurwa robią tymi stałymi fragmentami, to jest sianie po prostu popłochu, to jest jakbyś napalm spuszczał. Oni to... Ja nie wiem, co on zrobił, że oni, kurwa, z każdego stałego fragmentu gry jest no nie, ale symbrus. To był stały fragment praktycznie jak karny, no tam... Spokojnie. W takiej odległości ustawiasz jak najwięcej w murze. Ten mur w zasadzie nawet... Ale ja nie mówię tylko o tym, z którego padła bramka. Ja mówię o tym, że tam z tego spalonego, co o długość pięty też, prawda, był spalony, padła bramka. To też, no przecież pogrom. Każdy rożny, to ja drżałem jak osika i oni są, kurwa, dobrzy w tym, co robią. Ale to wiesz, za rok... Nie, zalają? Nie, oni zostają. Przeczytam ci tabelę potem, spokojnie. Specjalnie tylko z dwoma klubami. Za rok to już rozczytają i zobaczymy, jak to Puszcza będzie wyglądać. Bo oni bardzo jadą na stałych fragmentach, nie? Pytanie, jak to będzie wyglądało po jednym pełnym sezonie. Ale tam na każdy stały fragment było coś, kurwa. Jak mi Piotr w następnym sezonie powie, że Puszcza zagrała dokładnie tak, jak się spodziewali. Tylko po duńsku ci to oni powiem. Oni wiedzieli od dawna o mocnych stałych fragmentach. Wiedzieli o stałych fragmentach, ale... No trener tu ładnie wyjaśnił też Mariusza Rumaka, nie? W wywiadzie. A powiedział, że no... Jak on to powiedział? Naprawdę? Naprawdę. Powiedział, że wydźwięk był taki, że poniósł konsekwencje swoich słów. Nie cytuję dokładnie, bo nie pamiętam, ale jakby powiedział, że zlekceważył i teraz ma za swoje, nie? O, że tak powiem. A to z kulturką mu odpowiedział. Mam jeszcze dwa wnioski po tym meczu. Mianowicie Apple to gruz, program satyryczny. I Ratzinger. No to tego przestanie... nie musisz mówić. No nie może nikt nas pozwać, że oceniasz piłkarza i mówisz, że gra gruz. Jakby. O! O, to było lepiej powiedziane niż Apple to gruz. Program satyryczny. Uczymy się. 3 kurwa sezony. I jak w końcu ktoś wysmaży nam pozew, to się w gacie zesramy. A ile to Grząsa się uczy być dyrektorem sportowym? Ale. No i co, pozwiemy go? A kto ci powiedział, że on się uczy? No tam tylko pracuje. A drugi, że Ratzinger byłoby miło, jakby w końcu coś strzelił, a nie walił po aluminium. Może on lubi aluminium.
I to tyle, co mam do powiedzenia o tym meczu. Mieliśmy taką okazję i żeśmy to spaprali. Ale tobie chodzi o cały mecz, czy o jakąś pojedynczą z tego meczu? Nie, chodzi mi o to, że wystarczyło nie przegrać i byśmy mieli święty spokój. Ale to tak łatwo się mówi. Wystarczy nie przegrać. No co taki lej. Puszczą, kurwa, niepołomnicę! Wpieprzyła Lechowi? Oho. A gdzie jest Lech? No, Barsa też miała tylko z Paryżem nie przegrać. Z Paryżem i co? Zaczekajmy, kurwa, zaczekajmy do 1 czerwca. Ty tak samo jeszcze nigdy tak nie byłem za Niemcami. Nie, FC Smród wygra, zobaczysz. Daniel, ja całe życie czekam, żeby przegrać w końcu ten finał i w końcu to się stanie, ale może no przecież przegrałeś poprzednio z Manchesterem City. Nie, ale nie w finale. Finał. No bo nie doszedł do finału nawet. No ale doszedłem. O Jezus, ile ja finałów już w życiu przeżyłem. Tu był 10, 9, 8. 13, 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. To mój 8 finał Ligi Mistrzów. No patrz. I żadnego a nie przegrałem. Co robisz przez 6 innych poprzednich? Nie było mnie na świecie? Ale urodził się w szaliku jak coś, nie? A to akurat prawda. Bo było zimno. Tak jak dzisiaj mu jest zimno. I już jest mi ciepło. Dobra, jestem zrozpaczony tym, że nie wykorzystaliśmy naszej super szansy, żeby się spokojnie utrzymać. Ja też jestem zrozpaczony jedną rzeczą. Szczególnie, że mamy Legię zaraz, a potem Jagiellonię. A Legia jest na fali, ale to zaraz wam powiem czemu. Przecież ani jednej bramki nie strzelili. Tydzień by mógł trwać ten mecz i chuj. Strzelili. Na czym, kurwa, są? Na pali. To jest taka sama abstrakcja, jak ŁKS pod prąd. Ktoś chce coś o Warcie? O nie. Nie, ja, to... ja ci mogę powiedzieć, czym ja jestem zawiedzony. Czym? Że zostawiłem jeden komentarz i nawet mi go nie skomentowałeś, ani mnie za niego nie zrugałeś. Który? Ja nie powiem ci, no musisz go znaleźć. Ale gdzie? Na Twitterze. Dawniej Twitter, obecnie X. A, było, faktycznie, kurde, no ta. Teraz pamiętam. Myślałem, że ci się nie spodobało. Kurde, znajdę go. Dobrze, mili państwo, piękni panowie. O, dziękuję. Piękne panie. To również się tyczy Mariusza, bo przecież jesteśmy uprzejmym podcastem. Oczywiście, że tak. Zapraszam was teraz uprzejmie na polski klasyk gównianego futbolu. Na od przyszłego sezonu rozgrywany na San Pyro na bułgarskiej. Lech Poznań, Legia Warszawa. Ja nie wiem, jak zacząć. W sensie, mogę wam... Wiem, jak zacząć. Wreszcie... O, wiem, czym chcę zacząć. Nie, bo ja nie zacznę do meczu, tylko do konferencji już chyba przed meczem. Właśnie, bo ja już wiedziałem, do czego pijesz. Bo nie wrzuciłeś tego komentarza, więc chcę się podzielić moją złotą myślą. Proszę. Bo na konferencji przedmeczowej Mariusz gadał o... Czy Szymczak jest na kontuzji? Nie. Dagerstall. A nie, chyba... któryś z młodych jest. Gurgul. Zrelak. Nie, mówił o Filipie. No dobrze. Któryś wraca z kontuzji i mówił, że teraz było to pytanie i że teraz jakby Filip, no bo właśnie Filip, że zaczyna biegać, oni się na tym skupiają. Ja tak tego słuchałem i się zastanawiałem, kiedy kurwa reszta drużyny zacznie w takim razie biegać razem z nim. Zanim przejdziemy szczegółowo do tego meczu, mam jeden apel. Nie pastmy się nad Mariuszem Rumakiem. Super, bo ja mam jedną rzecz. Chcę się nad nim popasnić. Nie, gdzie mogę pochwalić Mariusza za wykonywaną na razie pracę. Proszę. Słucham. Od długiego czasu, Mariusz był znowu trenerem, to forsował jeden pomysł taktyczny, z którym ja się nie zgadzałem. I uważałem, że jest głupi. Ale pomysł, nie Mariusz Rumak. Pomysł i on się nie sprawdzi, ale... Muszę zweryfikować to po meczu Lecha z Legią, że jednak udało się. Na pasji w polu karnym to. Przyniosło to pozytywne skutki. Bartek strzelił bramkę. No rotacyjny napastnik. Tak. Napastnik. No, grał ostatnio bardzo dużo z przodu i w końcu przyniosło te efekty bramkowe. I napastnik w polu karnym nie zwiastuje nic dobrego. Dokładnie. Dlatego się co się stało? O, proszę. Słuchajcie. Więc jest to plus... Do Mariusza. Myślałem długo. Naprawdę długo. O plusach Mariusza co, i Lecha. Co napisać, żeby go nie zniszczyć? Nie mówmy o Mariuszu, mówmy o Lechu Mariusza.
to wtedy wiesz. To nie ma problemu. Per se, jakby nie odnosił. Jakby ktoś jakimś cudem żył pod kamieniem i nie wiedział, po ruchu chorzów żył pod kamieniem i powiedział, że nie będzie oglądał Legii, no to Lech strzelił 3 bramki. Czyli wygraliśmy. Nie. Przegraliśmy 1-2. Legia oddała 1 strzał. Celny. Z karnego. I którego nie strzelili. Natomiast na listę strzelców wpisali nie, się... Nie, mieli 2 celne chyba po pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisali się Milicz, Salamon, a potem już do właściwej bramki Pereira z dystansu huknął. Ładnie, to prawda. No. A gol, tak jeszcze wrócę, nie Czeczy wam się podobał? Czego co? Nie Czeczy, ale nie widziałem chyba. Czego gol? Puszczy, jak nam Warcie strzeliła. Podobał wam się gol, czy nie? Nie połomi, skurwa, nie cieczy. Nieciecza leci. Tak jak pod Beskidzie. Ty czekaj, jaki jest klub w Niecieczy? Brookbet. Aha, to mi się pojebało. I nie, oni chyba nie spadają. Więc mamy bogatą listę strzelców. Można powiedzieć, że Lech ma takiego zespołowego hat-tricka trochę. Chyba. Douglas był dramatycznie... Tragicznie, tam, kurwa, wszyscy byli dramatyczni. A, widzisz, nie za tego. No, ale już mogłem się do ciebie przyczepić, że to ludzie są z problemami, a ty używasz tego jako inwektywę. Tak, Lech ma problemy, to są ludzie z problemami. Nie wiem, próbowałem. Cały czas jakby twój opis się zgadza. Wiecie co, pierdolę was, jak wy sami gadajcie. No, przepraszam, Filip. Ale po prostu temat Lecha jest tak bogaty, że co chwilę jakieś nowe coś wypływa ze studni Szamba, no, do dyskusji. Douglas ledwo zipiał już na początku tego meczu, zrobił karnego i nie wiem czemu Mariusz zrobił ten gambit Mariusza. Dlaczego Douglas grał od początku? Nie wiem. Dlaczego? 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 Ale ty mnie pytasz, przecież ja go nie wystawiłem. Przecież on z jego motoriką to już albo na... do pomocy go wciskasz, albo przesuwasz bliżej środka. No nie, bo na środku mieliśmy rotacyjnego napastnika Bartka. No o to mi chodzi, więc co robił Douglas? Dlaczego Anderson, który zaczyna jakoś tam grać, nagle dostaje w nagrodę ławę? Bo nie widzę konsekwencji działania. Bo Barry zna się z Mariuszem. I się lubił. Ja wiem, Tomek i Piotrek też znają się z Mariuszem i mamy to, co mamy, no. No tak. Uj, tak. Tylko wiesz, no, czasami można jakby... No ale to przepraszam jakby można tak podejść do tego, że nie patrzysz zawsze na swojego kolegę, z którym miałeś tam jakieś powiązania, tylko idziesz po swoje, no. Pewien jakby pan od sierpa i młota też się z malarzem pokłócili w pewnym momencie, choć była sztama. No ale to początku. Pan malarz brzydko się zachował. No ale jakby no w pewnym momencie jakby patrzysz pod siebie, pod dobro swojego jakby dobytku, jakby nie? Oni klubu. Wzajemnie chcieli się wyduchać już od samego początku. To prawda. To może to jest gambit Tomka. Czy Lech Poznań, nie będę mówił, czy Mariusz Rumak, czy Lech Poznań wystawił zły skład na ten przednik was? Tak. Zły, prawda? No wydaje mi się, no nie rozumiem tam Andersona. Tam do tego obrazu nędzy i rozpaczy brakowało jeszcze, żeby Alan był w pierwszym i Baluła. Tak. Bo... No ja po prostu nie rozumiem jakby zarządzania tą kadrą, gradacji tych piłkarzy, na podstawie czego czemu tobie ma się chcieć, jak grasz dobrze i nagle w ważnym meczu, najważniejszym meczu dla trenera. Tak, on sam to powiedział. Tak. Ja się w ogóle dziwiłem, że Krzysiu gra od początku, w sensie jakby biorąc pod uwagę jego, w sensie podejście trenera przy poprzednich meczach. No może... Znaczy, jakby tak zrobili, to mi się nie podoba, ale może przyszli z góry i powiedzieli, no Mariusz, z tym Krzychem to tak, może przestań się obrażać na mogę ludzi, trzeba spylić, niech coś pokaże. No i pokazał, że po angielsku Krzychu, umie. A że jest gotowy na wyjazd za granicę, to dobrze. Tak, tak? Ktoś powiedział, w sensie dużo komentarzy. Ktoś powie, Lech gra dobrze, ktoś powie, Lech jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Nie, są komentarze, że Krzysztof do wyjebania, jakie on ma liczby porównaniu do poprzedniego sezonu. Ale kurwa, on gra w porównaniu do poprzedniego sezonu. Jak on wchodzi w 70 minucie, to kiedy on ma najebać tych bramek? Poza tym, jak z Wartą zrobił. Poza tym... Teraz go ściągnął w 60 minucie. Ściągnął go dla zasady, a nie raczej dlatego, że grał chujowo, bo tam było wielu innych, których można było ściągnąć ale za chujową nie można grę. Wprowadzić, a potem ściągnąć, rozumiesz? To no bo to też nie, jakby cały zespół grał i Krzychu nagle zszedł z liczb, to spoko,
Ale cały zespół fatalnie wygląda, więc nie wiem, czemu nagle do Krzycha są o niego. Pochują się, ma jakby tak, już patrząc nawet z takiego podejścia typowo, kurwa, jakby w jak jesteś w pracy. Co ma się starać? Wpuszczany jest na końcówki. Chciał wypierdalać z tego bagna w poprzednim okienku i go nie puścili. Jeszcze poprzednim chyba nawet. Znaczy na lato, bo jak lato, ale w zimie chciał wypierdalać już tak konkretnie. No. I go nie puścili. Trener mu robi pod górkę. Kurwa, ja to nawet nie wiem, czy bym przychodził takiej roboty. No, on przychodzi i kupuje kawę w Starbucksie w King Crossie przed treningami. Wyobraźcie sobie, myślę, że jego zdziwo byłoby podobne do mojego, jakby usłyszał, że zostaje na przykład Rumak. Że nie byłby zadowolony. Myślę, że wszyscy by się zdziwili. Ja żałuję. Bardzo. Ja mam nadzieję, że... Ja dalej się trzymam, że nasz apel, żeby Mariusz został, bo będzie chociaż siedziało tu. Ja mam nadzieję. Ja mam dość tego dziania się. Ale... Wiesz, co mi to przypomina? Jazdę z Danielem samochodem, jak mu się włączy Robert Kubica. Ja tak nie uważam. Dzisiaj mi się włączył. Ja nie mam problemów z chorobą lokomocyjną, ale pamiętaj, jak on ma sport odpalony Daniel w skodzie, to mi się tu już... Ale to wszystko przez agresywny styl jazdy, a nie przez prędkość, której nie przekracza, prawda? Prawda. Zawsze najbardziej się boję, jak agresywnie jedzie 30. I w ten zakręt tak wchodzi. I ty mu krzyczysz, Daniel, już Apex zbinięty. Nie, Daniel, nie, już się mogę jechać prosto. Opony muszę zmienić. Ja muszę kupić. Opony? Opony zmienić. Ja też, Jezus. Jezu, jak ktoś chce zasponsorować mi opony wielosezonowe na auto, niech się odezwie. To jest miejsce na twoją reklamę. Może to być firma Muszynianka na przykład. Albo producent Kubka bez nazwy, bo nie ma nazwy. Ja mam nadzieję, że Krzychu pod Zeldem wystrzeli... Aha, Jezus Maria, pod Zeldem. Przyzwyczaję się. Do kiedy on ma, kurde, kontrakt? Kto, Zeld? Czy Krzychu? Nie wiemy, do kiedy Zeld ma kontrakt. Krzychu. Nie wiemy, czy w ogóle on przyjdzie, bo znając Lea Tresza, on może tu nie przyjść. Może on zrobić to, co probierza w termalice po dwóch dniach. On sam odszedł. Nie wyrzucili go, on sam odszedł. Selekcjoner. Selekcjoner, który. Ja pierdolam, on się tu jeszcze rok musi. Ponad. Kto? Do grudnia 20. No i całe szczęście, bo więcej kabzy wyciągnął. No i dzięki nie, temu. Właśnie, ja bym chciał, żeby kurwa tak im ujebał nosa, żeby odszedł kurwa i nic na nim nie zrobił. Ale ujebał Zeld, nosa? Jak kocica papierosa w tym wierszyku. Piotr Zeld być może wyciągnie coś dobrego z Welde. To jest, bo lubi zarządzać ludźmi. To jest raz, a dwa, no może ten nieoszlifowany diament Filip Szymczak w końcu wskoczy na właściwe tory. A myślicie, że Zeld, bo nie wiem, czy jest sens mówić o Lechu obecnym? Bo w ogóle o meczu nie gadamy, nie? Tak chciałem zaznaczyć tylko. Kurwa, co chcesz gadać? Wjebali sobie no dwa samobuje. Wstyd, no. Jakby sam napis na dzień dobry nie wystarczył. To pogadajmy chwilę o meczu chociaż. Jak oceniacie ten mecz jest polskim klasykiem? Czymś, co ma nas reprezentować, naszą w piłkę ligową na zagranicznych rynkach, tak? To jest nasz creme de la creme. Jak masz derby Manchesteru, klasyki, Liverpoolu, te wszystko. Jak byście ocenili tą reklamę? Znam lepsze sposoby na pozbycie się pieniędzy. A dużo było trzeba tych pieniędzy, żeby to widowichon zobaczyć na żywo, tak, by the way? No, drogie to były bilety, 140 zeta kosztowały chyba. Co? No. Jak 140 zeta? No tak. Chyba ale na VIP-y. Ale nawet nie. Na taką czwódeczkę tam za bramką? Nasze pikniczki. No, co? Ty, albo gadam głupoty, albo... Jak 140 nie, za jeden bilet? Wydaje mi się, na że pewno nie. Teraz Warta z Legią ma droższe bilety. Na bank. I na Lecha też były droższe niż normalnie. Ale 140 zł? A może za dwie i osoby? I pełny kudwa stadion. Wydaje mi się, że coś... Nawet oni by tego nie zrobili. Pamiętaj, że był full. Hold up. No ja wiem, Johna trzeba spłacić. Oni... Kto jak a nie, kto? Nie trzeba... A, Johna nie będzie chyba kto trzeba spłacić. Kto jak kto, ale dlaczego? Oni... A, bo no nie, pisuje kontrakt. To jak to, ale oni daliby radę to zrobić. No właśnie. No nie, no ale... Dobra, ale jak tam wam się mecz... Tam nie, Excel był... tak napierdala na zielono, że nawet jakby murawa uschła, to dalej by się wydawała zielona. Mecz był... Tak, dlatego są wypadki na Bułgarii, bo się w światłach odbija. Mecz był paskudny. Legia nic nie grała. No co, ty gadasz, i nawet jakby tydzień grała, to by też nic nie strzeliła.
ale... Nie, to aż tak to nie. Legia... Oj, aż tak właśnie. Nie, nie, nie. No, ale... to, że im nie wpadało, to było jedno, ale Legia kurwa grała lepiej niż Lech. A Lech zagrał to, do czego nas przyzwyczaił w meczu z Ruchem, z Puszczą. Ale nie był zaskoczony rywalem w ogóle. Nie, spodziewał się tego. Wszystko wiedział. Tak, tak. Tylko tak. Nie wyszło. To było do przewidzenia. Ale te... Ale samobój Legia... były do przewidzenia. Legia... Nie, to Legia... posypało plan na Legia mecz, zagrała dokładnie tak, jak się tego spodziewaliśmy. No ale to... Nie no, tak nie, nie wiem. W ogóle ta konferencja pomeczowa mnie zawiodła. Nie pastwimy się. Ale czy trener Mariusz odnosił się do samobuja? Nie. Że to zmieniło jakby sposób grania? No trochę siadło zawodnikom, to wybiło no, okay. Drużynę z rytmu. Czyli jednak. Nie spodziewali się tego. Takie teraz już tylko perse... Lisa w kurniku. Czemu ja mówię tyle perse dzisiaj? Ty patrz, Lech zdobył 3 bramki, a to Legia miała 1,45 expected goals. No bo po prostu im wliczają te sytuacje Bartosza. To od czego jest czyli Mariusz? Każda obrona naszym polkarnym to jest plus do expected goals. Tak, tak. Wydaje mi się, że trener jest też od tego, żeby reagować w takich momentach. Zgadza się. A natomiast, tam nie ma w ogóle reakcji. W żadnym meczu nie było reakcji. I zareagował, wypuścił Andersona w 46. A było trzeba go wpuścić od pierwszej minuty. Ja nie wiem, czy znowu się defensywnie ustawiamy na każdy Mareczku, mecz. Ty masz rację. Trener od tego jest. A to nie jest trener, to jest parodysta. My nie mamy trenera, no. To było żartobliwe. Tak. Żartowałem, żeby się żadna kiełbaska nie zdenerwowała. No, więc no niestety, trener by tym zarządził. Dobrze. Ale gość ani nie ma pomysłu no na drużynę. Ja ci powiedziałem tydzień temu, że jakby tu przyszedł ogarnięty trener typu Carletto, to by wyciągnął. Nie. A ty się śmiałeś, że o, trener, o, co ty pierdolisz? No bo niestety, Mareczku, naszym już faja tak zwiędła, że oni już głowy mają na wakacjach. No ale jak ty byś wiedział, Dubaju, że zmieniasz szefa już za czekają. Dwa dni, to byś się starał? Zależy, jakbym wiedział, jaki szef przychodzi, nie? Znaczy, no... Piotr wiesz, kto przychodzi, ale nie wiesz, jak się z nim pracuje. No właśnie. Ale masz szefa, za którym nie przepadasz i odchodzi za 2 tygodnie. No to starasz się, nie starasz. No, no też prawda, no. To jest na barkach zarządu. Znowu. Nie stricte trenera. No tak. Pan Mariusz został wsadzony w tej sytuacji, przyjął propozycję, nie dziwię się, spoko. Sparzył się, nie wyszło, spoko. No ale za to odpowiedzialny jest zarząd. Zgadza się. To, że Mariusz nie ma umiejętności do motywowania drużyny, to jest jedno, ale to powinien wiedzieć zarząd. A jak zarząd zamiast obserwować, patrzeć, szukać, wyciągać wnioski z przeszłości, woli przeczytać 30-stronnicowy... Nie wiemy, ile ma stron. Dobra, przeczytasz... raport. Raport i wszystko, co się działo wcześniej, to, co widziałeś, to wszystko, co wiesz. Tak. Do kosza i ty się opierasz na raporcie. Napisanym przez typa, który ubiega się o tą pracę. Tak. To tak jakbyś stwierdził, że w Smoleńsku był zamach, bo odrzucasz wszystko, co wiesz, ale przeczytasz raport pana Antoniego aha. I stwierdzisz, faktycznie, tak było, nie zmyślam. Czy kumasz moją ideę? A rozumiem ją, tak. Staram się nie krzyczeć na nikogo i nie wyzywać nikogo, więc... Właśnie jestem pełen podziwu, bo właśnie taka żyła tu wyszła. Wy tego nie widzicie. Czy można uznać, że rozliczyliśmy troszeczkę zarząd? Troszeczkę. Nie mówię, że bardzo, troszeczkę. Nie, rozliczanie zarządu będzie... za 2 tygodnie. Nie, nie, o nie. Rozliczenie zarządu będzie pod koniec września, panie kolego. A już? Dobrze. No, bo się zamknie okno transferowe. O tym mówię. Czy liczysz zobaczymy... na jakieś transfery nie? In? W sensie to okienko będzie lekko uchylone, więc zamknięcie jest takie... Nie. Ja chcę zobaczyć, kto... out? Kto? In? Jaki jest w ogóle pomysł? To ci powiem, że in nikt, out sporo. Jak nikt? No a kto ma przyjść? No przecież oni nikogo nie wezmą, bo teraz mamy sezon przejściowy do sezonu przejściowego. Aha, i 5 lat przejściowe, jedno mistrzostwo i lecimy no dalej po 8 lat. Dopiero zbliży się jakieś mistrzostwo, to pojawi się hajs mistrzostwa, to będzie można go potem w 10% zainwestować. W Europce? No i dawaj. O, właśnie sobie przypomniałem newsa. Ale to po Lechu. Dobra. Bo jest za gruby. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu troszeczkę próbowaliśmy wywołać kocioł do odpowiedzi, nikt się nie odezwał. Szok. Więc zapytałem kotła. Ja. Znaczy, no ja bym chciał, żeby nam odpowiedzieli, ale nie w twarzą w twarz. Na kocioł. Chodzi. On chodzi. Kto? Ten, którego zapytałem. A kogo pytałeś? Radzia.
Jakiego radzia? Nie, potem ci powiem, którego radzia. A możemy mówić o radziu? Czy to wytniesz? Możemy mówić o radziu. To jest wielu radków na tym świecie. To może być ksiądz Radek jakiś na przykład, który chodzi na Lecha na kocie. Nie wiemy, nie wiemy. I się zapytałem, jak tam w ogóle nastroje w kotle w trakcie meczu, no bo ja oczywiście bojkotuję mecze już teraz i nie chodzę, bo pierdolę im kabzę napychać. A kiedy ty byłeś na ostatnim meczu? No z tobą. Pewnie. No to wiem. Nie, byliśmy gdzieś tam, no. Na, na derbach, no. A to poszliśmy, bo Warta, nie, bo Lech, nie. No. I tylko ten jeden nieudacz był przeciwko i nam. I ostatni mecz, jak byliśmy, to chyba na Krakowi. Jezus, my byliśmy na Krakowi? No Sobiechem to patrzyliśmy jak człapie. To wydaje mi się, że to o Boże, ale to jak dawno było. No, no i zapytałem Radzia, jak tam było na kotle, jakie nastroje, bo w telewizji to wiadomo było widać kilka rzeczy. No to tak. Utylizacja marzeń. Najpierw piękna kartoniada na wejście. Uważam, że duża pracowanka. Ładna. Tak. I wyraziła dużo. I super, że na wprost kamerki, a nie z boku. Bywała jak Raffaello, wyraziła więcej niż 1000 słów. Ale myślisz, że to, ich sobie ruszyło w ogóle? Bo ja uważam, że nie. Połowa nie gada po polsku. Nie wiedzieli, co tam jest napisane. Ja mówię o zarządzie. A co ty? Ich ruszy jak Excel zacznie na czerwono napierdalać. No, ale będę trochę cytował Radzia, a trochę jakby sobie opowiadał na podstawie notatek. Wstyd to była przepowiednia na cały ten mecz. No, kurwa, była. I teraz tak. W ogóle to nie Kiełbasa prowadził doping, tylko Klima. Zasłużony działacz kotła. Gratulujemy. I poszła kartoniada i Klima od razu dostał fury, bo to nawet minuty nie wisiało w powietrzu i dar tam mordę cały czas przed meczem, że trzymać kurwa w górze te kartony. Więc ludzie pokornie trzymali te kartony w górze. A jakbym siedział blisko i by mi się nie chciało, to by on odkrzyknął, a weź spierdalaj. Na pewno by cię usłyszał. No tak jak ja jego. No i co? I później to się działy rzeczy na boisku, bo tu tam bramka, ale nieuznana, tu karny, ale wybroniony, nie? No i wybroniony? Wybroniony. W końcu Lech uznał, że skoro Legia sama kurwa nie potrafi, to on pokaże, i do jak drugiej, się strzela. I do drugiej bramkę. Bramki samobójczej było spoko, bo jedziemy, walczymy, śpiewamy, łapy w górę, zdzieramy gardła, super jest. No ale czy to pomogło? Nie wiem, no, ale się domyślam. Markowi na pewno nie i to jakby troszeczkę przelało czarę goryczy, mam wrażenie. To chyba tak. No i tak się dożył kocioł do drugiej połowy i Klima przed drugą połową wyszedł i powiedział, że jak będzie 0-3, to spierdalamy do chaty, bo to nie ma sensu tu siedzieć. Kurde, to czemu nie było 0-3? Jakby ten stadion był prawie na pusty. Tylko pojebali bramki przy trzecim strzale. Potem dół się zaczął bawić sam ze sobą, bo Fyrtel Północ zrobił oprawę i faktycznie fajną mieli tę oprawę, przyznaję. Więc trochę było ciszy na zmianę z jebaniem Legii. No jebanko Legii zawsze musi być. A potem od 80 minuty to już poszły. Jakbyśmy codziennie chodzili, znaczy codziennie, na każdy mecz, to można by zrobić statystykę w przeciągu roku, na ilu meczach nie było jebania Legii. Poszły po 80 minucie konie po betonie, bo było Rutek, co ty kurwo, Rząsa, co wypierdala i znowu wrzuta na Legię. I naprawdę nas, ktoś nasz podcastik chce, by nigdy nie powiedzieliśmy. Nas można zidentyfikować. A tu cytuję. Tam no też, wszyscy mają karnety. Żeby było śmieszniej, realizator w momencie no patrz, wywoływania nigdzie obu panów na R, zespołu R. W służbie do mnie kurwa dotarło. W każdym razie, kiedy kocioł wywoływał tych dwóch dżentelmenów do odpowiedzi, no to akurat na ledzie tym, który kurwa ciągle mryga na stadionie, ich pokazali. No, to było to. Szkoda, że nie ma żadnego u nas piłkarza z nadwagą, to byś mógł jeszcze Snorlaxa wsadzić. Racowisko, które przez przypadek wypadło na boisko, to wszyscy wiemy. Smyrło się. I zgodnie z tym, co tutaj się, żebyś tak. No, wypada ci z ręki przez przypadek. Wy znacie tą osobę, ale nie wiem, czy znacie tą historię. Mój kolega miał, rzucili mu kiedyś racę pod giry. No. No i stwierdził, że nie rzuci ją w tłum, to wziął i on jakby wyrzucił, to było na żużlu, na tor, nie? Żeby nikomu nic się nie stało. No. Zawinęli go na dołek. Za chuligankę. Jezus, piękna ma to historia, co się uśmiałem. No i potem co? I jak były racje na boisku, to najlepsze 30 sekund dopingu było właśnie wtedy, bo wszyscy gromko krzyczeli, wypierdalać! No i okazało się, że to jest dobra motywacja, bo wtedy Joel jebnął brameczkę.
No i ostatnie 15 minut kocioł nie wiedział, co ma robić. Czy że jazda z kurwami, czy jednak wypierdalać, bo jednak strzelili. I w drugiej połowie kocioł przygasł. Pierwszy raz głośniej słyszał Legię niż naszych, a on chodzi już na te mecze trochę jednak. No i potem przyszli przeprosić, to się cały kocioł odwrócił plecami. Bartek tylko skumał, że trzeba przeprosić. Reszta jak dzieci we mgle. Z Lecha oczywiście. Bo może jeszcze się utrzymywała z racowiska. No, Labuła to skandal. No ale to widać przynajmniej, że Bartkowi zależy. I nie rozumiem, dlaczego są głosy, że to Bartka trzeba z tego klubu wyrzucić. Nie? To... No jak się zapytałem, czy w sumie aha, czyli w sumie git, bawimy się i tak dalej, no to Radziu powiedział, że to taka mieszanka wkurwienia, zniechęcenia na kotle. Ale to na tym kotle już można obrażać, czy jeszcze nie wolno? Dół, jak to dół, świetnie się bawił. I teraz to jest to, co ci powiedziałem dzisiaj przez telefon, z czego my nie zrozumiemy. My nie zrozumiemy punktu widzenia kotła, a kocioł nie zrozumie naszego punktu widzenia. Bo kocioł... Czyli jak myślę logicznie, to nie. Się zgadza? Nie, poczekaj. Różne style myślenia, każdy może być prawidłowy, ale niekoniecznie zgodny z twoim światopoglądem. Wyjaśnij mi, jak musi wyglądać myślenie prawidłowe, skoro nie protestujesz przeciwko temu, co zrobili przez ostatnie pół roku. Ponieważ kocioł... Nie widzę argumentu, który mnie przekona. Kocioł uważa i to zabija te twoje argumenty tym, że Lech to oni. Lech to my. A nie, Rząsa, Rutek, piłkarze, Rummak, ktoś tam. To jaki mają wpływ na ten klub? No chodzą, kibicują. No nie, no, ale jaki... To jest jedna wielka Lechowa. Jaki rodzina. Wpływ mają nie na wiem, klub? Nie wiem, nie każ mi odpowiadać na te pytania, bo nie znam na nie odpowiedzi. Chcesz, to se zaproś kogoś z kotła, a nie, że tylko moimi źródłami. Ty jesteś jak Rummak na konferencji. No tak na gorąco ciężko odpowiedzieć. Ja nie mogę. Czego nie ja mogę? Robię za świadka koronnego, nie mogę się, wiesz... Ale mam wyblurować cię od tego momentu, czy wcześniej? Znaczy, ten, pamiętasz, jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek? No. To od tamtego momentu. Nie wiem, oni mają takie podejście, ja jestem w stanie je zrozumieć z ich punktu widzenia, ja ale dla mnie jest nie do przyjęcia, absolutnie. Ja, nie. Ja tego nie rozumiem. Ja się czuję częścią rodziny madrytowych zjebów. Aha. Ale nie uważam, że nie mogę krytykować poczynań klubu, bo nie wiem, bo się czuję w rodzinie, mimo że nie jestem socjos. Socjos patos, oczywiście. No nie wiem, dla mnie ten argument jest tak abstrakcyjny. Dla mnie takie podejście ma kocioł. I to podejście się w tej całej, wiesz, takiej odzieży tej ultrasowej, że tam tu pitbull, tu jakiś opakowany typ, no to się w tym przewija, przepraszam, to się w tym przewija. No to jeżeli oni tak myślą, no to w dupie mają, czy Lechowi idzie, czy nie idzie. Znaczy nie mają w dupie, bo była kartoniada, wstyd, racę wypierdalać i tak dalej. Ale nadal oni w głębi serca uważają, słusznie z ich punktu widzenia, że Lech to oni, a nie kurwa to wszystko inne dookoła. Ale to ja nie jestem Lechem w takim razie? Nie, no jesteś. Dlatego, ale nie w rodzinie. Dlatego ty siedzisz na czwórce, ale jesteś takim, na kotle. Ale jesteś takim dalszym kuzynem wujka. Nie rozumiem takiego podejścia. Nie szkodzi. To w każdym razie... dość abstrakcyjna wizja dla mnie. Wizja kotła jest taka, że są wkurwieni i zniechęceni, ale Lech to my. Chociaż to nas łączy. Tak. No widzisz, jak w każdej rodzinie. Z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy, prawda, tego, no. Dobrze się ugryzłem w język. Kończmy ten syf i mówię tu o tym sezonie. I to jest ostatni punkt do tego meczu. No nie chce mi się tego powtarzać po raz kolejny. Ale czy się dałem wyruchać przez Lecha po raz kolejny? Tak. Czemu? No bo jak zdobyli tego majstra aha, ja myślałem, że wierzyłeś, że z Legią wygrają. 8 lat temu? 8? Dobrze mówię? 9? Kurwa. Kiedy był ten? 9 lat temu. No nieważne, no, no i co? No tamten, 8-9 lat temu. No taka euforia, wow, no teraz będzie super, a zobaczycie, FIFA Rafa. No. I pizda 8 lat. Potem super majsterek, przygoda w Europie, stulecie i znowu będzie pizda. I ja już wiem, od kogo wy są i ja się drugi raz nie dam na to złapać. Trzeci. Co trzeci? Raz się nie dasz drugi nabrać. Raz trzeci, się tak. No tak. Koniec. Skończyło się babci sranie. Oczywiście będę wspierał, ale na swój sposób. Dziękuję. Proszę bardzo. Kończymy? Zapowiedzi. Nie, to jeszcze jeden temat, ale nie ten. To jest news. Ale to chcesz rzecz ogólną zrobić ci? Tak. Rzeczy ogólne. Ba-bam. No, news. Tak. Ważny. Słucham. I on będzie połączony jakby znowu z zarządem. Proszę. Bo często się mówi, że nasza szkoła, szkoły,
jakby w dzieciach nie zaszczepiają kreatywnego myślenia. Mhm. I wydaje mi się, że polska piłka może się dopiero zmienić, jak teraz załóżmy zaszczepiamy, że, bo widać naleciałości w kadrach i w zarządach klubów polskich, że jedziemy jednym torem, jedną szyną. Że nie ma takiej kreatywności, myślenia, że może to, może to, może tamto. Nie? Ale co może to, może tamto? Może podejmiemy decyzję trochę bardziej ryzykowną. Może skręcimy trochę w prawo, trochę w lewo. Nie jedźmy, utartym torem. Przepraszam, nie? Jeżeli mogę ci przerwać to na sekundę. Poczekaj, bo już kończę. A, dobrze. Tak? Że ale... siedzimy w tym wagonie i jedziemy po prostu na ścianę. No, no, nie? No tak, nakurwiamy. No. No, no. I boli mnie to, że w Lechu się sra i naszym jedynym rozwiązaniem zarządu, który mają backupowo, jest Maciej. Który nie chce. A widzisz. A w innym polskim klubie chcą. I rakuje się sra i lecimy po papszuna. To jest mój news. Lecimy po papszuna. I boli mnie to, że mamy trzy największe kluby w Polsce. No. Legia to nie liczę, bo oni mają, Darek ma dużo pomysłów. To kto jest ale chociaż klubem? Jest śmiesznie. To kto jest trzecim klubem? No i mamy Lecha i Raków. A trzeci? No Legia, ale nie biorę ich pod aha, uwagę. Aha, przepraszam. Bo Dariusz jest ciekawą personą. Ale dwa z trzech największych klubów, no. Jak się sra, to nie ma myślenia do przodu, kreatywnego, czegoś świeżego. Nie. Wracamy do starej, bo się sprawdziło, aha. To się będziemy tylko kurwa tak, nie? Trzymaj się, kurwa! Jak to była Rose? No nie wiem, jak ta pinda z Titanica, nie? Tych drzwi się trzymasz i Leonardo nie wejdziesz. A by się zmieści. I jest Maciej, i jak Macieja nie ma, to nagle trener, który był wolny, ale nie był wolny, bo nie mógł, bo był na rynku, w podróży, tak. To przychodzi, a w Rakowie chyba nie wiem, czy w ogóle kogoś szukali. No ale Marek się zgodził, to bierzemy Marka. To jest niesamowite, jestem nie? Ciekaw, jak historia Marka będzie wyglądać, jak mu nie wyjdzie. Życzę, żeby mu wyszło, ale jak mu nie wyjdzie. Tak, bo mu hajsu nie dadzą tyle, co poprzednio. No gdzie? O, no, ja myślę transferów, szrotu naściągają. Ja myślę, że tam no musieli Markę jakoś przekonać. Oj tak. Ale jak mu nie da tych transferów... Jak się okaże, że to jest fejur, nie? W sensie, że on wcale tam no, nie wraca. No gdzie? Pan Włodarczyk tak, by fejura? I Madek to... weźmy sobie jako pomocnika... Szwarga. Nie. Nie, oni się tam, Szwarga jest ponoć pokłócony z X-comem. Nie. No w sensie, że relacje są napięte. Jak plandeka na rzuku. Czy krok wstecz to dobre rozwiązanie? No jakby Marek Papszun umarł, czego mu nie życzę oczywiście. To co by kurwa Raków zrobił? Teraz. No co? Kurwa, co, nie ma Rakowa? Wziął, był Raków, nie ma Rakowa, pogrzebał się razem z Papszunem? Wzięliby kogoś sprawdzonego. Kogo? Kogoś, kto zapewnia wyniki i dostarcza puchary prawie. Przepraszam, czy chodzi o pana, którego imię to Maciej, a nazwisko to rymuje się z Orża? Nie. No to kogo by wzięli sprawdzonego, który prawie zapewnia kurwa, ty, o kim ty myślisz, pojebie? Chcesz podpowiedź? Nie, chcę, żebyś mi od razu powiedział. Jurasek. Odnosi sukcesy? Nie. No jak nie? Pojechaliśmy dzięki... Zapewnił nam awans na wielki turniej. I był turniej. W Rakowie, zna to DNA przecież. Zna DNA, był w Rakowie i prawie zapewnia puchary Wiśle Płock, która spadła z ligi. Ze Spadkowiczem prawie miał puchary. Gdyby nie sędziowie, którzy ich ograbili. Aha. A Wiśle Kraków takie puchary zapewnił, mi przypomni, bo... Playoffy. To prawie, wiesz, no, drabinka turniejowa. W sumie tak. Wyszedł z fazy grupowej, no to jest jednak wyczyn. Nie, kurde, głupie to jest, co robią faktycznie, ale wracając do tego, że bardziej ryzykownie coś tam tego, co mówiłeś o tych torach. Czy uważasz, że mało ryzykownym było zatrudnienie Mariusza Robaka? Tak, tylko rzucę w eter i przejdę... Ja ci mogę powiedzieć do zapowiedzi. Poczekaj, bo ty mi wyciągasz Mariusza, ale to nie jest ani jedno, ani drugie. Tamto po prostu było głupie. Okej, dobrze. I to nie mówię o Mariuszu. Mówię o wyborze. Tak. Zapowiedzi. Proszę państwa, mamy intensywną niedzielę, 19 dzień maja. Wszyscy łapiemy się pod ręce i ostatni raz jedziemy do Grodziska Wielkopolskiego pożegnać Trybunę H. Na meczu Warta Legia o godzinie 15. I nie wiem, czy to traktować w kategoriach wygryw, przegryw. Bardziej to będę traktował w kategoriach, będę tęsknił jednak za trybunką H. No wiadomo. Ale jeszcze mała nadzieja. Może
Ale to może będzie padać. No to co? To co? Nie jadę. Co nie? To sobie pojedziemy. No ale to musimy twoim. No to pojedziemy moim. No to dobrze. Ale zapytam was przy okazji Gdzie moim? Przecież nie jedziemy wtedy we dwóch, tylko we trzech. No to co? To osoba trzecia, która z nami jedzie, jednak mniej pali mu samochód. Ale możemy mieć u mechanika. Dobra, pojedziemy moim. Wygranko, przegranko, cienka Legia jak dupa węża. Jebniątko? Też tak myślę. Chcę po prostu ostatni raz jechać na Grodzisk z marzeniem. Jak wiesz, z pozytywnym vibe'em. Tak. Ja już sobie wyobrażam, jak ten żożółek czy jakiś inny podchodzi do tego rożnego, a ty tam drzesz mordę, tylko rogalem kurwa spróbuj, to ci najebie. Tak będzie. To ja wiem, że tak ze mnie najgorsze instynkty. Chyba, że będą dzieci wokół, to już kulturka wiadomo. To, oczywiście. Jakaś jedna tam się wyrwie, ale z godnością. Powiem to, co przy Lechu wjebił nam. No co ty? Myślę, że my na dużych zawsze tak napinamy wora, że wiesz, Raków jebnięty, Legia jebnięty, nie, zremisowana jak akurat. Nie nam, to znowu komuś po drodze. Wyciągasz trupa z szafy, ale słusznie, trzeba tępić. Jak ktoś nie wie, to kibice przyjechali do Grodziska i zlali, kibice Legii zlali kibiców. Tak jest. Warcianki. Po drodze. Mopie. Tak jest. Dobrze. Czyli co, ty przegranko, ty good vibes only? Po tym meczu będzie utrzymanko. O, tak ci powiem. Opy. Ała. No ale zaraz później niestety musimy się przenieść do paskudnej Łodzi. I przegramy. Na paskudny stadion Widzewa. Przegramy. Gdzie Lego 17.30 będzie udawał, że gra w piłkę. Paskudny? Bo to ale to jest zaspo? Oni... Tak. A mi się wydawało, że mają mecz przerwy pomiędzy. Lol, to tak było teraz. Jak nie ma meczu przerwy? No o 15 gra Warta Legia, ale ich widzę w 17.30. To akurat mogliby pomyśleć, że kibic jadący z meczu jednego chce wrócić do domu i obejrzeć drugi. Kto teraz chce Lecha oglądać? Marek, już naprawdę nie bądź żenujący. Mi chodzi ogólnie o organizację rozgrywek. A, no to tak. Gdzie się to jest? Zakładam, że kibice Warty Poznań mają na tyle rozumu i godności, że nie kibicują Widzewowi jednak, że muszą koniecznie obejrzeć to spotkanie. Żeby zdążyć na mecz. Faktycznie o Lecha. Kto kibicuje Lechowi? Dobra, Widzew nas pogrąży, nie pogrąży? Ale Filip na pewno Widzew chciałby obejrzeć. Tak, według mnie nas pogrąży. Według mnie też. Ale ja już nie mówię tego po złości. Nie, no ja też nie. Tylko mówię to... Po tym, co widzę, kurwa, co robi Lech. No, dziękuję bardzo. Ale tak. Jedna jest pewna. Lech nie będzie zaskoczony grą Widzewa. To dobrze, bo przynajmniej dział analityczny u nas działa. Perfekt. Daniel? Patrzę, co się wydarzy, jak nam widzę w pierdoli. Uuu, kolego! Daleko nie, spadniemy za Pogoń na siódme. To jeszcze Pogoń musi wygrać. A oni nie umieją wygrywać. Oj, nie idzie. No bo już nie spadniemy niżej, bo Zagłębie ma 44 punkty, my 52, no to nie da się jakby w sensie już matematycznie spaść za Zagłębie. I po co wykazaliście Barcelonę włączyć? Trzeba było Ligę Angielską odpalać, dobra. Dobrze. To tyle. A teraz tabela. Na pierwszym... A nie, najpierw tabela Daniela, przepraszam. Nie, najpierw moja tabela. Jagiellonia, Białystok na pierwszym... Po przeczytaniu swojej nie ma sensu czytać... Będziesz wydawał ten program, to sobie możesz robić jak chcesz. Ja robię po swojemu. Na pierwszym Jagiellonia 59 punktów. Na drugim Śląsk-Wrocław 57. Zamiast tu będzie walka o majstra. Zamiast Jusów kleić. Na trzecim Legia-Warszawa 53. Górnik Zabrze nas przeskoczył. Też 52, na piątym potężny Lech Poznań Król Polski, na szóstym Raków Częstochowa też 52, Pogoń Szczecin depcze nam po piętach 51, potem Zagłębie, potem Piast, potem Widzew, potem potężna Stal Mielec. Widzew, Łódzki, Widzew, ja, ty. Nienawidzę, możesz powiedzieć. Ale po co nie negatywne emocje? Nie chciałem negatywne emocje wprowadzać. Na dwunastym miejscu Radomiak. Radom 38 punktów i po spektakularnej porażce z Ruchem Chorzów są zamieszani w spadek, jeżeli oni wszystko wygrają, a Koroda wszystko wygra. A mówię, jak oni wszystko przegrają. Czyli te dwa mecze muszą przegrać, a Korona musi wygrać, to wtedy Radomiak leci. A z kim Radomiak ma te... To se sprawdź. Na 13 Warta Poznań 37 punktów.
Na 14 Puszcza 36, zaraz mi powiesz. Na 15 Krakowia też 36. No i strefka spadkowa. Koronka. Kielce. Korona i Kielce. 32 punkty, 16. Nie mów tego. Ruch Chorzów żegna się z Ekstraklasą, już oficjalnie 29 punktów. I Brądziarze. I klub, któremu legał pod łoczem. Ale tak, bo oni przebili dzięki temu barierę 15, a potem 20 punktów. Prog Lecha to był bardziej jak akumulator podleja podpięty. Też z ligi razem z A to odnośnie tabeli. Nie wyłączę jeszcze tabeli. Przepraszam. Zaraz ci poproszę, żebyś sobie to sam sprawdził i zaprezentował. Tak. Odnośnie Radomiaka mają mecz ze Śląskiem na wyjeździe, który walczy o mistrzostwo, ale oni nie są w formie, więc na dwoje babkę wróci. A ostatni mają Widzew u siebie. No, powiem ci, a Korona to poza Lechem, to z kim tam jeszcze gra? Z Ruchem. O proszę. To każdy ma coś do udowodnienia. Czyli Korona wygra z Ruchem, żeby wygrzebać się ze strefy spadkowej. To jest raz. Lecha jedną, bo wiadomo. To dwa. Radomiak przewali ze Śląskiem, no bo Śląsk chce majstra. Ale Śląsk gra słabo. Ja wiem, ale pozwól marzyć. A, no pewnie. No. Na tym polega ten każdy sport, tak, tak naprawdę. I potem, co tam jeszcze oni mieli? Widzew. A Widzew to, żeby z przytupem skończyć sezon, to też ich pierdol. Kurde, fajnie. Beka by była na maksa, jakby Radomiak nie, dobrze, poleciał. Jakby ta ostatnia kolejka była jeszcze o coś. Tylko byle... O spadek. Byle nie z udziałem Warty Poznań. Nie. Ewentualnie możemy tam dać mistrzostwo albo zabrać. To tak się możemy bawić. Daniel, warują ci coś, ale to nieważne. Dobra, ostatnia rzecz. Słucham cię. Możesz sprawdzić i zaprezentować widzom i Danielowi też, bo ja to zrobiłem wczoraj z ciekawości. Ilość punktów Lecha najpierw w 5 ostatnich kolejkach i w 10. Gdzie mam ci to zaprezentować? Na FlashScore sobie sprawdź. Ale... Gwarantuję ci, że ostatnie... Ale ilość myśmy przewalili 4 ostatnie mecze, nie? Pysiu, zobacz sobie 10 ostatnich spotkań, ile Lech ma możliwych punktów. Na 30 punktów patrz. Zaznaczam. Ja już tu zasypiam. Włącz Lecha. Trzydzieści punktów do zdobycia. Oni karnego badują. W sensie... 27... 25. Jestem dla kogo? Co ty sprawdzasz? 33, no liczę sobie. Co liczysz? No ile punktów? No przecież możesz wejść w tabelę i kliknąć 5 ostatnich spotkań. Gdzie to mogę kliknąć? Ja kurwa nie wierzę w to. U siebie na wyjeździe? A, forma. Sorry. Ja pierdolę! O Jezu Chryste, przecież my jesteśmy... Mówiłem, że ci się spodoba. 4 punkty w 5 meczach, a w 10? To jest skarbnie, jaka kurwa. Ja pierdolę. Ile tam było w tych 10 meczach? I druga ręka. Kończymy, pozdrawiam, dziękuję, widzimy się za tydzień. Cześć Marek, pozdrawiam cię serdecznie. A, bo to a Daniel krzyczał o ręce. Cześć, ręka. No ręka. Ręka jest, proszę. Ręka, jest, ręka były nawet. No, pro i moja, a jego... To... Dobrze, dziękujemy wam. Wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień. Widzimy się w niedzielę nagram, to widzimy się w poniedziałek. Skoro jedziemy na mecz, to masz wolne. Tak. No nie, to ma wolno do rana, może po południu nie mieć wolnego. Widzimy się... Tak, prawie... Nie. We w nie poniedziałek, prawda? Prawda. Wszystkiego się dobrego. Okaże. Adieu. Adieu.